Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy. Zapewne wielu z Was się zastanawia, skoro moim pierwszym komputerem było Commodore C64, dlaczego tak mało jest poświęcone temu komputerowi filmów na kanale. W zasadzie, jeżeli chodzi o C64, jest jeden tylko film. Top 10 gier na C64, no i troszkę tak pośrednio było o Commodore, jak się grało w PRL-u. Powodów dlaczego tak jest, szczerze mówiąc, nie znam. Myślę, że ja mam ogólnie awersję do komputerów 8-bitowych i konsol 8-bitowych. I na Commodore przegrałem tyle czasu i tyle życia, że jakoś nie potrzebuję go nawet dzisiaj mieć. Jak widzicie, jest to jeden z komputerów, do którego powinien czuć największą nostalgię, a mimo wszystko jednak go u siebie w domu nie posiadam i chyba pewnie nie będę nigdy posiadał, bo szczerze mówiąc nie widzę potrzeby go posiadania. Jeżeli chodzi o moją przygodę z C64, zaczęła się ona u znajomych moich rodziców, gdzie syn ich dostał właśnie Commodore od wujasa. Wujas był mega dziany i to mała ciekawostka, akurat mieszkam naprzeciwko, w bloku, w którym aktualnie mieszkam naprzeciwko ich bloku. Dokładnie, w zasadzie okna w okna, kto by pomyślał. Z Commodore zobaczyłem pierwszy raz wtedy. Pamiętam, że pierwszą grą, jaką widziałem, był Bruce Lee. Jeszcze był taki, oni mieli jeszcze taki monitor, no ile dobrze pamiętam, zielono-czarny, tylko wyświetlał kolory zielony i czarny, także to było takie dosyć dziwne dla mnie wtedy. Ale pamiętam, że Commodore w tamtym czasie to było coś, co po prostu mnie totalnie rozwaliło na upadki. Jeżeli znalazłem, to jest też tutaj fotka z jednego z pierwszych wizyt u Darka, jak jeszcze nie miałem swojego Commodore, a już jak widzicie, można zobaczyć, jak na nim grałem. Także tutaj, jeżeli znalazłem tą fotkę, oczywiście. Rok później, albo dwa lata później, był rok 1980. Żeby Was nie skłamać, piąty albo szósty, szedłem do pierwszej klasy. Tata pojechał do Niemiec i przywiózł mi właśnie mój pierwszy Commodore. Mój Commodore różnił się od tego, który posiadał Darek, ponieważ on posiadał ten Commodore taki szary, obły, z czarnymi przyciskami. Ja natomiast miałem taki Commodore, cały był biały, z szarymi przyciskami. Tak trochę wyglądał jak Amiga 500, znaczy oczywiście z, jakby troszkę z wyglądu, tak? To się nazywało C64C, ale wtedy ja tak naprawdę nie wiedziałem, bo na tabliczce znamionowej komputera i tak było napisane Commodore 64, więc to było dla mnie Commodore 64, aczkolwiek to była wersja jakby, która miała tą literkę C. Natomiast tutaj mała ciekawostka, bo to każdy na początku Commodore, jaki posiadałem, to miał czytnik kaset, bo musicie wiedzieć, dla tych młodszych widzów mówię, że pierwsze komputer, jaki miałem Commodore, gry były nagrywane na kasetach, nie były na dyskietkach, tylko były na kasetach. I wbrew pozorom to nie było takie złe, bo w tamtym czasie oczywiście mówimy totalnie o piratach, wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy, że jest coś takie jak gry oryginalne. Na kasecie było tych gier na przykład 20, zaraz do tego dojdziemy, także jak kupowałeś sobie grę na... Zresztą to mówiłem już chyba, jak się grało w PRL-u, że jak się kupowało grę na kasecie, to się szukało słów kluczy. Na przykład ninja, karate, bądź słów, które znałeś z jakichś tam bajek. Mickey Mouse, Papaj. I wtedy bardzo często ja przynajmniej, nie wiem, czy tak większość osób robiła, ale ja tak potrafiłem kupić, czy tam naciągnąć rodziców na kasetę, tylko dlatego, że była jedna gra, na przykład, która się nazywała Papaj. Ja chciałem koniecznie w tą jedną, reszta gier była dodatkiem. Oczywiście potem się okazywało, że część z tych gier była grywalna i spoko. Natomiast ja kupowałem zawsze dla tej jednej gry. Jak już były dwie albo trzy gry, oj, to już była masakra. Wracając do tego magnetofonu. Magnetofon tradycyjny do Commodore również był w takim obłym kształcie, natomiast ja miałem Commodore, słuchajcie, totalnie inny. I pamiętam, że kiedyś tego Commodore szukałem i nie mogłem tego magnetofonu. Próbowałem znaleźć i nigdzie go nie mogłem, słuchajcie, znaleźć. I okazało się, że to był jakby magnetofon robiony przez firmę Third Party i nazywało się to, znalazłem sobie Commandor. Dajcie mi jeszcze chwilę, numer PM4401C. I to było, różnił się ten magnetofon od wszystkich innych, którzy później mieli, moi znajomi, koledzy Commodore, zawsze oni mieli te obłe, a ja miałem właśnie tego Commandera. Z Commanderem był pewien problem.
który na początku jeszcze nie wiedziałem, ale z czasem ten problem niestety wypłynął. Gdy wgrywało się gry na Commodore, trzeba było na początku ustawić głowicę. I polegało to na tym, że większość magnetofonów w Commodore miało taką dziurkę specjalną. Odpalałeś w magnetofonie play, wkładałeś tam cieniutki śrubokręt i kręciłeś. Głównie chodziło o to, żeby dostroić, nie wiem na jakie, co, szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem i też tam jakoś nie researchowałem tego. Gdy ja działałem w tamtym czasie, gdy wgrywało się grę, leciały takie poziome pasy i chodziło o to, żeby ustawić tak głowicę, żeby te poziome pasy były jak najrówniejsze. Jeżeli były nierówne, zniekształcone, to znaczy, że gra prawdopodobnie się nie wgrała. Do tego jeszcze wrócimy. Jaki był problem z Commodorem? Ano, on nie posiadał tej dziury. Magnetofony na Commodore posiadały taką klapkę, czyli otwierałeś klapkę, wkładałeś kasetę, zamykałeś klapkę. I problem był taki, że jeżeli chciałeś dostroić sobie głowicę, no nie mogłeś tego zrobić w momencie, kiedy był uruchomiony magnetofon. Musiałeś zatrzymać magnetofon, wyjąć kasetę, ustawić głowicę, znaczy nacisnąć play, ustawić głowicę, bo głowicę można było tylko ustawić, jak było naciśnięte play, bo ta głowica jakby wyjeżdżała spod spodu trochę, ona pewnie dotykała tej taśmy, tak? Więc ona musiała wyjechać, ustawiałeś, stop, wkładałeś kasetę, zamykałeś klapkę i próbowałeś jeszcze raz. To było dosyć męczące i chyba sami widzicie, że sam ten Commander nie był za bardzo przemyślaną konstrukcją, więc ja na przykład dość szybko się okazało, że najlepszym sposobem jest po prostu zdjęcie tej pokrywy górnej i po prostu magnetofon był z całymi bebechami na wierzchu, ale miałem całkowity dostęp do głowicy i mogłem to oczywiście sobie tą głowicę w czasie rzeczywistym, że tak powiem, ustawiać. No i teraz tak, kupowałeś sobie grę na kasecie i tam miałeś powiedzmy 20 tych gier. I to jest ciekawe, bo kilka lat później, kiedy miałem Commodore, może rok później, dwa lata na takim bazarku na UKS-ie, którego już dzisiaj, znaczy bazarku nie ma, UKS nadal jest, zawsze tam stali na tych stolikach, mieli te kasety, ja zawsze tam rodziców naciągałem tych kaset, to miałem od groma, to tam zresztą jeszcze może do tego dojdziemy. I gdy kupowało się tych gier, jak mówiłem, tych gier było kilkanaście na kasecie. Ja wtedy na jeden raz na UKS-ie spotkałem faceta, który sprzedawał oryginalne gry na Commodore C64. I powiem wam, że dla mnie to było absolutnym szokiem, że na kasecie jest jedna gra. To było dla mnie w ogóle nie do pojęcia, że kupujesz, płacisz nawet drożej niż za kasetę, na której masz ileś tam gier, a tu kupujesz jedną kasetę i na tej kasecie jest, słuchajcie, tylko jedna gra. Dla mnie to było nie do pojęcia. Pamiętam, że później miałem jedną, jedyną polską grę oryginalną. Jedna z pierwszych polskich gier, jaka powstała, był to Hexen na Commodore C64, wydany przez Krajową Agencję Wydawniczą. Bardzo żałuję, że tej kasety dzisiaj nie mam. I to była właśnie gra oryginalna, jedna gra na kasecie i ona była nagrana w tak zwanym normalu. Zaraz o tym powiem. Więc dlaczego było właśnie tutaj tyle tych gier, tak dużo, a na oryginalnej była jedna? Mało tego, ta oryginalna gra na jednej kasecie wgrywała się o wiele dłużej niż te gry, które były na kasecie pirackiej. Ponieważ wymyślono coś takiego, co się nazywało Turbo. Turbo to był program, który przyspieszał ładowanie gier. Zazwyczaj Turbo było nagrane na samym początku kasety. Jak odpalałeś, wkładałeś do magnetofonu, zanim uruchomiłeś jakąś grę, trzeba było wgrać to Turbo, dzięki czemu mogłeś wgrać każdą z tych gier, które miałeś na swojej kasecie. Jeżeli gry były nagrane na tak zwanym normalu, to tego Turbo nie było i gra potrafiła się wgrywać pół godziny albo jeszcze więcej. Zaletą natomiast gier na normalu było to, że gry mogły się dogrywać, czyli przechodziłeś pierwszy poziom i dogrywało ci się z oryginalnej kasety drugi poziom. Przechodziłeś drugi poziom i dogrywało ci się kolejny. I tak na przykład można tutaj wymienić chociażby Ricka Dangerousa dwójkę, gdzie miałeś 5 poziomów. Jeżeli miałeś na normalu, no to każdy kolejny poziom ci się dogrywał. A problemem na grach z Turbo było to, że za każdym razem musiałeś resetować komputer i każdy z kolejnych poziomów dogrywać osobno. Więc to był taki dosyć spory problem. Więc to Turbo... Na początku wygrywało się to Turbo i potem mogłeś odpalać grę. No ale skąd wiedziałeś, w którym miejscu na kasecie jest dana gra?
No o tym też konstruktorzy pomyśleli. Każdy magnetofon miał taki specjalny licznik od 0 do 999. I to był licznik analogowy, to nie było cyfrowe, tylko takie były kółka z cyferkami. Odpalałeś kasetę, przewijałeś ją do samego początku i resetowałeś ten licznik, więc ustawiałeś licznik na 3 zera. Jeżeli na początku było turbo, no to tam to turbo się wgrywało chwilę, no to tam powiedzmy ten licznik przeskakiwał do 5, więc wiedziałeś, że od 0 do 5 na samym początku jest turbo. Dalej, pierwsza gra pewnie zaczynała się od 5 albo od 6, więc wpisywałeś przy tytule na kasecie numerek, czyli na przykład Last Ninja 3, 6. No i tam ta gra na przykład na kasecie była nagrana od 6, tak strzelam, do, nie wiem, 39, tak, czy tam do 25. Więc wpisywałeś od 6 Glass Ninja. I potem kolejna gra się zaczynała, jeżeli tu się kończyło na 29, no to kolejna gra się zaczynała od 30. Więc zazwyczaj, jeżeli w tamtym czasie pożyczałeś od kogoś kasetę, to były na niej zawsze napisane numerki, żeby można było dany tytuł oczywiście znaleźć, przewijając odpowiednią kasetę. Bardziej hardkorowi gracze, którzy nie pisali numerków, używali tak zwanego przewijania w czasie rzeczywistym. Tak sobie to nazwałem, ale powiedzmy, że to... Na czym to polegało? Każda gra na Commodore rozpoczynała się takimi poziomymi paskami, które leciały. Jeżeli leciały to poziome paski, one były w takim dość stałym interwale i dodatkowo był pojedynczy dźwięk, który był tak i te paski leciały, oznaczało, że to jest początek gry. Po tych paskach, jeżeli one przeleciały, wskakiwał ci tytuł gry, którą chcesz odpalić. I to było zawsze początek i koniec gry. Zawsze te paski poziome. Podczas nagrywania pojawiały się kolorowe paski w różnych częściach ekranu, także to był moment, że wiedziałeś, że gra się wgrywa. Więc co trzeba było zrobić, jeżeli nie miałeś tego numerku? Brałeś dwa paluszki, jeden na play, drugi na przewijanie i tak sobie przelatywałeś. Jeżeli doszedłeś w którymś momencie do pasków, to paluszek wchodził na przewijanie do tyłu i cofałeś, tak? I play. I w momencie, kiedy te paski się pojawiały, pojawił ci się tytuł gry, pojawił się tytuł. Jeżeli chciałeś wgrać, no tam chyba spację się naciskało. No i gra, magnetofon ruszał dalej. Tutaj mała ciekawostka, bo podczas wgrywania gry na Commodore, gdy magnetofon pracował, czyli głowica obracała kasetę, znalazł się ten tytuł, były paski, pojawiał się ten tytuł, to magnetofon się zatrzymywał, aczkolwiek nie robił stop, że wyciskał ten przycisk, tylko sam magnetofon miał włączony nadal play, ale nie kręciła się taśma. Jeżeli nacisnąłeś spację, no to magnetofon ruszał. Tak to wtedy wyglądało. Gdy pokazały się te końcowe paski, to już mogłeś być prawie szczęśliwy, bo wiedziałeś, że gra za chwilę się włączy. Jeżeli pojawił się komunikat chyba loading i na dole chyba ready, tak, wpisywałeś run i gra się uruchamiała. Natomiast problemem było, jeżeli zamiast loading i ten pojawiał się syntax error, to znaczy, że gdzieś gra się nie wgrała. Jakie mogły być powody niewgrania w gry? Najczęściej była to źle ustawiona głowica bądź jakiś problem z nagranym nośnikiem. Gdy w tamtych czasach graliśmy w grę, były takie zaklęcia, można powiedzieć, wśród mnie i moich znajomych, kiedy próbowaliśmy autentycznie, my żeśmy w to wierzyli, to jest, myślę, że większość osób, która się w tamtym czasie wychowała, doskonale to zna, że na przykład, gdy się wgrywało w grę, to albo wychodziło się z pokoju, albo mówiło się, żeby się głośno nie odzywać, albo nie tupać, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów, bo się nie wgra, i my żeśmy faktycznie to wierzyli. Na domiar złego, najciekawsze jest to, że ta gra faktycznie czasami się wgrywa, jak się wychodziło z pokoju. Także to były totalnie takie jakby zaklęcia, takie rytuały. Oczywiście nie wszystkie gry, bo niektóre gry się normalnie odpalały i nie było problemu, ale były gry, które miały jakiś tam zawsze problem i wtedy zawsze było tak, że choć wyjdziemy z pokoju, albo cicho, bo się nie wgra, nie? Albo nie ruszaj się, bo się nie wgra. I autentycznie my żeśmy w to wierzyli tak mocno, że wszyscy się do tych naszych wskazówek, co zrobić, żeby gra się wgrała, żeśmy się stosowali autentycznie, nie? Oczywiście największym problemem było to, że ta głowica nie była źle ustawiona. Ona nie musiała być jakoś super perfekcyjnie ustawiona, no ale wypadałoby, żeby ona była w miarę rozsądnie ustawiona, żeby jednak się to załadowało.
W momencie, kiedy skończyłeś grać w grę i chciałeś zagrać w kolejną grę, Commodore nie miał czegoś takiego jak przycisk reset. Miał coś takiego jak kombinacja klawiszy, która się nazywała Run Stop i Restore. Naciskało się Run Stop i Restore. I wtedy był taki miękki reset, ale wiem, że to nie zawsze działało. Najlepiej było zresetować całkowicie komputer, wyłączyć i włączyć. Ja miałem przycisk z boku komputera, tam był taki czarny przełącznik, włączało się, wyłączało. No i oczywiście komputer się resetował, ale za każdym razem ponownie, jeżeli chciałem zagrać w grę, to przedtem musiałem wgrać to turbo, tak? Bo inaczej gra by po prostu się nie wgrała. No i ktoś tam wymyślił, że może być coś takiego jak kartridże. Commodore miał slot na kartridże i dość szybko, nie wiem czy to piraci, czy to były oficjalne, nie wydaje mi się, żeby to były oficjalne produkcje, wymyślono coś takiego jak kartridże. Z kartridżami spotkałem się dość wcześnie, z tego względu, że pierwszym kartridżem, z jakim miałem do czynienia, tak mi się wydaje, był kartridż z grami, bo gry były też na kartridżach. I taki kartridż zawierał 4 gry. Żeby was nie skłamać, moim pierwszym kartridżem, czekajcie, ja sobie tylko sprawdzę, jakie tam były gry, bo dzisiaj nie pamiętam dokładnie. Były 4 gry. Był Fiendish Freddy, świetna gra o cyrku z różnymi takimi akrobacjami. International Soccer, gra, którą nigdy nie grałem. Flimbo Quest, bardzo fajna platformówka z świetną grafiką. I Klax, to był taki... Ciężko powiedzieć, że to był Tetris. To było takie w przestrzeni trójwymiarowej odbijanie takich klocków, trochę jak w Breakout. Dziwne jakieś tam, mało istotna gra. W każdym razie takie kartridże właśnie z takimi grami w Polsce krążyły i polegało to na tym, że gdy wkładałeś ten kartridż do Commodore i resetowałeś komputer, automatycznie ten kartridż się odpalał. To znaczy nie musiałeś wgrywać turbo, tylko automatycznie wchodziłeś do menu, gdzie miałeś do wyboru te 3 gry. Tam chyba było F1, F2, a może chyba F1, albo się wybierało joystickiem, nie pamiętam. I wybierałeś sobie daną grę. Oczywiście taka gra z kartridża wgrywała się chwilę, to nie było tam dogrywania, tylko klikałeś jeden przycisk i gra się automatycznie uruchamiała. I pamiętam, że właśnie chociażby Fiendish Freddy, czyli ta gra o cyrku, to był tytuł, który chyba dosyć dużo zajmował. I wiem, że ja go nigdy nie spotkałem na dyskietkach, ani nigdy go nie spotkałem oczywiście na kasecie. On był tylko dostępny na tym kartridżu. Bardzo możliwe, że dlatego, że ta gra była dosyć duża, tam dużo było takiej grafiki ładnej i to się dużo dogrywało. Tak mi się wydaje. Dzisiaj tak po latach myślę, że to mogło być jednym z powodów. No dobra, ale powiedziałem wam, że wpadli na piraci, nie wiem kto, wpadł na pomysł, że okej, skoro odpala się ten kartridż tuż po uruchomieniu komputera, czyli przed odpaleniem jeszcze całego systemu tak naprawdę, Basica, to można by było zrobić tak, żeby był kartridż, który odpala jakiś program. I faktycznie pojawiły się pirackie kartridże, które posiadały programy. Jednym chyba z najbardziej znanych był Final Trójka. Wiele osób, które potem znałem, miała Final Trójkę. Ja miałem kartridż, który się nazywał X bądź 10. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co tam było już na tym X-ie, bo to już było tak dawno temu, aczkolwiek X miał kilka bardzo ważnych funkcjonalności, które bardzo doceniłem. Mianowicie, miał coś takiego, że wkładałeś kartridż i automatycznie uruchamiało ci się turbo. Nie musiałeś już wgrywać tego turbo z kasety, tylko X miał automatycznie turbo wgrane, więc tam był chyba jeden przycisk, naciskałeś jeszcze jedną ikonkę i od razu się turbo wgrywało, więc nie musiałeś tego turba wgrywać, więc było to spore ułatwienie. Oczywiście większość tych kartridży miało dużo więcej różnych programów, które mogłeś wgrywać. Tam były programy do kopiowania dyskietek, takie można powiedzieć bardzo, bardzo archaiczne i takie przestarzałe okienka, czyli takie można powiedzieć coś w stylu Windowsa, Workbench, ale to takie bardzo, 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 bardzo takie to było siermiężne, tak? Tak bym to chyba nazwał. Natomiast ja nie pamiętam, czy na tym X-ie, wiem, że potem miałem chyba Finala, to właśnie to było, natomiast na X-ie chyba tych elementów właśnie takich okienek nie było. W każdym razie już dzisiaj, tak jak mówię, no musiałem sobie to przypomnieć. W każdym razie te kartridże były o tyle dobre, że
miały kilka dodatkowych funkcjonalności. Otóż każdy kartridż miał jeden taki przycisk na sobie z prawej albo z lewej strony i ten przycisk był przyciskiem resetu. Jak powiedziałem, Commodore nie miało przycisku reset, musiałeś włączyć i wyłączyć jakby cały komputer, a słuchajcie, kartridż miał przycisk, który resetował ci komputer. To była rzecz niesamowita. Nie musiałeś już robić, klikać tutaj z boku albo run stop restore, tylko miałeś przycisk na kartridżu, klikałeś, pyk i komputer się resetował. Bardzo fajna rzecz, powiem wam, i że to była naprawdę świetna rzecz. Dodatkowo nie pamiętam, czy to było w X-ie, bo wiem, że w niektórych kartridżach to było. No wiadomo, że nie zawsze chciałeś tego kartridża używać, więc mogłeś ten kartridż wyłączyć i był taki jakby przełącznik na kartridżu lewo-prawo, który chyba ten kartridż wyłączał. Tak mi się wydaje, że to wyłączało ten kartridż. Chyba tak. I wtedy jak go wyłączyłeś, no to po prostu on jakby był, można powiedzieć, anulowany podczas ładowania systemu i odpalał ci się standardowo BASIC, natomiast kartridż jakby był jakby w tym momencie nieczynny. Także to było całkiem nieźle przemyślane i muszę przyznać, że fajnie to się sprawdzało. Natomiast pamiętam, że później, kiedy już miałem stację dysków, no to już były te kartridże, to miałem tego Finala chyba trójkę. Szczerze mówiąc, wiecie, chciałbym dzisiaj zobaczyć, jak ten Final 3... O, znalazłem screen właśnie, jak to wyglądało. No tak jak mówię, to były takie bardzo prymitywne ikonki, okienka, trochę jak Windows, duże słowo, tak, Windows, ale to właśnie umożliwiało na przykład kopiowanie. Pamiętam, że kopiowałem sporo dyskietek wtedy właśnie na takim oprogramowaniu. Natomiast jeżeli nie miałeś tej, bo ta stacja dysków pojawi się u mnie później, no to nadal mieliśmy te kasety. Oczywiście gry na kasetach można było kopiować. Ja miałem tych kaset tyle, że nie potrzebowałem kopiować o innych, ale wiadomo, no czasami jakaś jedna gra się spodobała, no to wtedy trzeba było mieć najprościej magnetofon kasetowy, czyli po prostu kopiowałeś z jednej kasety na drugą. Oczywiście kopiowała się cała zawartość kaset, a jeżeli chciałeś jedną grę, no to trzeba było wymierzyć, w którym miejscu ta gra się zaczynała, no i po prostu ją sobie zgrać na daną kasetę. Aczkolwiek raczej się kopiowało całe kasety niż tam poszczególne gry. Nikt się w to raczej wtedy nie bawił. No dobra, do Commodore kupowało się joysticki. Wtedy jeszcze coś takiego jak myszka. Panie, co to w ogóle, nikt nie wiedział, co to myszka. Kupowało się joysticki. Podstawowe joysticki, nie wiem, nie znajdę takiego joysticka, jak miałem podstawowego, bo ja nie miałem tego klasycznego do Commodore z taką gałą prostą. Raczej małe szanse, żebym znalazł ten joystick. Szczerze mówiąc, może to był Quickjoy Junior? Nie, to był taki joystick. Ale wiecie co, on to nie ma nazwy, więc nie powiem wam nawet, jak on się nazywa. Joystick zazwyczaj składał się z podstawy, no i oczywiście tej rączki, którą się trzymało. Co ciekawe, ten joysticki zazwyczaj posiadały kilka fajerów, ale ponieważ Commodore obsługiwał tylko jeden przycisk, wszystkie te, czy chciałeś tutaj naciskać, jak miałeś i tutaj miałeś przycisk, albo taki na podstawie, każdy przycisk działał tak samo, tutaj nie było jakby żadnej różnicy pod tym kątem, którego przycisku używałeś. Kurde, znalazłem ten joystick, no patrzcie, Quickshot 2, możliwe, że to był taki, Quickshot 2, taki najprostszy, Quickshot 2, możliwe, że to był taki właśnie, którego posiadałem, już dzisiaj nie pamiętam. Joysticki miały to do siebie, że one były na tak zwanych mikrostykach, więc jak przesuwałeś joystick w prawo, to zawsze było słychać takie charakterystyczne kliknięcie. Joysticki miały też to do siebie, że przy bardziej emocjonujących rozgrywkach, na przykład w olimpiady, padały. Dlaczego? Olimpiady zazwyczaj wymagały od nas, na przykład gdy postać biegła, machania joystickiem lewo-prawo, więc brałeś joystick i machałeś im lewo-prawo, im szybciej machałeś,
tym szybciej postać biegła. Oczywiście problemem było to, że te joysticki nie były ze stali, z tytanu, więc po prostu one z czasami się łamały, albo nawet coś tam się psuło w tych mikrostykach, więc tych joysticków każdy z nas, później już jak inni znajomi też mieli Commodore, mieliśmy mnóstwo, tak? Ja wam powiem o jednym z najfajniejszych joysticków, jaki posiadałem, chociaż on wyglądał niesamowicie fajnie w Top Secrecie. To był najdroższy joystick ze wszystkich. Ale gdy przyszło co do czego, to okazało się, że on nie był najlepszy. Nie był najlepszy. Nie wiem, czy ja go znajdę, tylko to był taki joystick z dwoma timerami. To był w ogóle, to był taka bajka, słuchajcie. Poczekajcie. To był chyba Quickshot. Kurde, ja powiem wam, że teraz, kiedy trochę jak tak o tym mówię, to tak żałuję, słuchajcie, że tego Commodore sprzedałem ze wszystkim. Miałem tych joysticków, te kasety, wszystko sprzedałem. No i potem oczywiście przesiadłem się od razu na peceta, natomiast kurde, nie wiem, czy ja znajdę ten joystick. Słuchajcie, joystick, który miałem, chyba to był Quickshot. To była taka ogromna podstawa, która zajmowała dosłownie cały taboret, bo tutaj jeszcze mała ciekawostka. Jak się grało na tych joystickach? Większość z nas nie miała jakichś stolików, komputer stał w pokoju, więc brało się taboret z kuchni, taboret się stawiało i na taborecie się przyklejało, bo joysticki były na przystawki, przyklejało się joya i się na tym oczywiście tyrało. I wielu znajomych uskuteczniało taboret kuchenny, nie? Żeby grać na taborecie. To było całkowicie normalne. U mnie taboret to był z kuchni stał zawsze. Ja po prostu tylko sobie taboret i sobie można było grać. Oczywiście problemem były tutaj te przystawki, bo przy bardziej zaawansowanych akcjach, no to one potrafiły się odkleić, więc wbrew pozorom te przystawki były dosyć ważne. Kurczę, chcę znaleźć ten joystick, ale nie mogę go tutaj nigdzie znaleźć. Poczekajcie, jeszcze spróbujemy tak, retro. W każdym razie, dobra, nieważne. Jak znajdę, to wrzucę. Jak ten joystick wyglądał? Był ogromny, to była taka ogromna podstawa. Oczywiście była ta gała do machania. Na dole tutaj były dwa przyciski Fire w kształcie litery, no powiedzmy C, tak, niepełnej. I to były przyciski Fire, których mógłbyś walić pięścią, nie? One były zrobione dla osób, które muszą naciskać Fire, waląc pięścią albo młotem, nie? Tam, pamiętam, że w Secret Service, w Top Secrecie, recenzja tych joysticków właśnie była taka, że możesz w nie walić i tam się nic nie stanie. Oczywiście miał on tutaj ten przycisk na palec wskazujący, ale największym bajerem były dwa timery. Po co te timery były? Nie mam zielonego pojęcia. Jeden timer liczył czas w górę, czyli to był w zasadzie stoper, a drugi liczył czas w dół, czyli liczył od, na przykład co ustawiałeś, nie wiem, 30 minut i ci liczył w dół. Nie pokazywało to godziny. Po co ten timer był? Nie mam zielonego pojęcia, ale było to no, urządzenie kozackie, tak? Ono wyglądało świetnie na właśnie tam w Top Secrecie, kiedy czytałem, mówię, jaki joy. I pamiętam, że rodzice mi chyba na gwiazdkę tego joya kupili. No to był jeden z największych joysticków do Commodore, jaki powstał. I chyba żaden joystick nie był tak duży jak ten. Szkoda, że nie mogę tego nadal znaleźć. Jest mi bardzo, bardzo smutno z tego powodu. W każdym razie, poczekajcie, jeszcze jedną rzecz zrobię. Bo to joysticki to tak naprawdę nie były do Amigi, bo one też się nadawały na przykład do Atari, do Amigi. Także to też wpisywanie joystick Commodore to jest słabym pomysłem, bo to oczywiście te joysticki były do wielu, wielu różnych platform. W każdym razie, ten joystick okazał się wbrew pozorom nie taki fajny, jak się na początku wydawało. On fajnie wyglądał i robił wrażenie, jak ktoś do Ciebie przychodził i widział taki joystick, to szczena do ziemi mu opadała. Ale koniec końców nie był on za bardzo wygodny i dość szybko okazało się, że prosty joystick. Ja miałem, później znalazłem joystick, który się nazywał Apache. Apache 1. Joystick US-131, który był bardzo prostym joystickiem. Z tego co pamiętam, był on nawet na stykach węglowych. Oznaczało to, że nie było tego charakterystycznego kliknięcia przy
jakby, który był przy mikrostyku, tylko był totalnie cichy. Dwa fajery, jeden tutaj na kciuk, jeden oczywiście tutaj na palec wskazujący. Prosty, mały, zwykły joystick i pamiętam, że mając ten joystick i ten ogromny, to muszle, wolałem grać na tym mniejszym joysticku, bo był on po prostu wygodniejszy. Ten duży joystick był fajny, żeby pokazać kolegom, ale on tak szczerze mówiąc nie do końca mi się sprawdzał i potem już przestałem na nim grać. Pamiętam, że jak sprzedawałem Commodore, to w diabły dałem to wszystko, te joysticki i potem... No i słuchajcie, musiałem przerwać i żona wybiła mnie z mojego flow, ale z dobrych wiadomości jest to, że znalazłem ten joystick. To był QuickJoy, nie QuickShot, tylko QuickJoy SV128 Megaboard i z tego co zauważyłem, miały one jeszcze tutaj trzy przełączniki. Pierwszy to był Autofire. Autofire na joystickach polegał na tym, że jak miałeś, nie wiem, gierkę, w której leciałeś stateczkiem i strzelałeś, to żeby nie naciskać ciągle fire, włączałeś autofire i wtedy jakby joystick samodzielnie, samoczynnie strzelał. Dalej było slow motion, nie pamiętam do czego, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek to działało i jeszcze CPC mode, też nie wiem do czego to służyło. W każdym razie ten joystick właśnie taki dokładnie wtedy posiadałem. Tak czy tak, wracając do tematu, no wszystko to w diabły dałem z tym wszystkimi kartridżami, z tymi joystickami, z tą oczywiście całym komputerem. Dzisiaj może trochę nawet żałuję, bo no miałem tego sporo. W każdym razie, nadeszły czasy Amigi i ja, jak wiecie, Amigi nigdy nie miałem, ale miałem stację dyskietek do Commodore. I stacja dyskietek do Commodore to było... ogromne pudło, to było, znalazłem Commodore 1541, które ważyło chyba, nie wiem, z 5 kilo i ona była na dyskietki te 525. O ile dobrze pamiętam, dyskietka na Commodore miała 180 kilobajtów, a jeżeli wycięło się z drugiej strony, no właśnie, tutaj muszę powiedzieć, bo dyskietka miała taki wycięty z jednej strony kwadracik, prostokącik, jak zwał, tak zwał. No i to było zabezpieczenie przed zapisem. Jeżeli nie chciałeś nic nagrywać na tej płycie, no to zaklejałeś, o ile dobrze pamiętam, to czy się... Nie, nie zaklejało się. Nie zaklejało się tego, tylko właśnie to było zabezpieczenie przed zapisem. I dyskietki na Commodore były dwustronne. To znaczy, jeżeli chciałeś na drugiej stronie coś nagrać, to musiałeś wyciąć z drugiej strony też taki kwadracik. To się normalnie wycinało nożyczkami. I wtedy zamiast 180 kg miałeś 360, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze raz, chyba tak, chyba 180-360. Gry na dyskietkach miały to do siebie, że były o wiele bardziej rozbudowane niż te tytuły, które były na taśmach magnetofonowych i pojawiały się tam gry, które były nawet na kilku dyskietkach, tak? Także tutaj mogliśmy mówić o tym, że te gry były o wiele bardziej, jakby powiedzieć, rozbudowane. Mało tego, wiele gier, które pojawiły się na dyskietkach, nigdy nie wyszły, przynajmniej ja ich nie widziałem nigdy na kasetach. No, prawdopodobnie dlatego, że one były po prostu za duże i nie można było tego jakoś normalnie podzielić, aczkolwiek bardzo możliwe, że te gry pojawiły się chociażby nagrane na normalu, czyli na normalnej prędkości, nie na turbo i wtedy faktycznie to jakoś tam mogło sobie działać. Dyskietki, słuchajcie, to też ciekawa rzecz, bo dyskietki ogólnie w tamtym czasie może nie były jakoś koszmarnie drogie, ale były dość drogie i pamiętam, że odkąd pamiętam, najbardziej popularne dyskietki, znaczy uważane za najlepsze dyskietki na rynku, to było oczywiście Verbatimy. Natomiast pamiętam, tutaj Szarek wtedy miał Amigę ze Zbylem, to oni kupowali tak zwane sznurki. To były dyskietki takie całe niebieskie, a sznurki się mówiło dlatego, że pudełko wyglądało jak taki obwiązane tekturą pudło z sznurkiem. I dlatego się mówiło na to sznurki. W każdym razie pamiętam, że jak już miałem te dyskietki, to jakoś lepiej się nagrywało te gry właśnie przy użyciu tych kartridży. Jakoś można było te dyskietki kopiować. Pamiętam, że wtedy to było w ogóle niepopularne bardzo. Znaczy dyskietki na Commodore były bardzo niepopularne i ja miałem, nie przypominam sobie nikogo poza mną, kto miał stację dyskietek do Commodore. Owszem, gdy ja miałem już stację dyskietek, inni mieli Amigi, więc też tutaj to było trochę inaczej, ale jak miałem stację dyskietek, a miałem ją dosyć późno,
to nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek miał z mojego otoczenia również stację dyskietek, żebyśmy mogli się grami wymieniać. Ja raczej wtedy jeździłem na giełdę i nagrywałem sobie na giełdzie te gry. Także to było zupełnie, zupełnie co innego, jeśli chodzi o samo wymienianie się, tak, tymi grami. Natomiast no, na pewno w którymś momencie, kiedy już weszła ta Amiga, ja szczerze mówiąc, ja już nie mogłem patrzeć na tego Commodore. Już mnie tak po prostu denerwował i irytował tym swoim zamulaniem. No wiadomo, jak się już spojrzało, jak wygląda na przykład Space Ace na Amigę, no to ciężko wrócić do grania w Bruce'a Lee, który się składa z 5 pikseli. Było to takie, dla mnie już tak męczyłem te Commodore. Oczywiście to też nie jest prawdą, że nie grałem na tym Commodore, no bo grałem na nim do samego końca, ale w pewnym momencie powzięliśmy decyzję, znajomy moich rodziców, znaczy syn znajomych moich rodziców miał peceta pierwszego, to był 286 i wtedy, żeby zmienić. Ach, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, słuchajcie. To jest rzecz, która ostatnio wróciła przy okazji Amiga 500 Mini. Otóż, kiedy kupowało się Commodore, to bardzo popularne były pokrywy na klawiaturę, żeby się nie kurzyło. Pokryw było masę. Ja miałem taką pokrywę z takim samochodem sportowym, w takich jakieś biała, z takimi jakimiś kolorami. Pamiętam, że te pokrywy to były mega popularne i każdy, kto miał Commodore, miał taką pokrywę. Dzisiaj już tego na internecie nie ma szans, żebym znalazł, bo to jest jakieś w ogóle staroć niesamowita, aczkolwiek tak patrzę, czy jeszcze gdzieś tutaj coś takiego, ale nie ma. I to było, słuchajcie, z plastiku, to się nakładało na klawiaturę, no i oczywiście jak grałeś, to sobie to zdejmowałeś. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie Commodore, to jest komputer, słuchajcie, który się nigdy nie psuł. Ja miałem go, no lata miałem go, słuchajcie, i to był grany, wiecie, po kilkanaście godzin dziennie. I on się nigdy nie zepsuł, słuchajcie. Joysticki owszem padały, no bo tam wiadomo, jak się za bardzo wychyliło, to te joysticki nie wytrzymywały napięcia, ale jeżeli chodzi o sam komputer, to on był niezniszczalny, słuchajcie. To tam się nigdy nic nie psuło. Jeszcze a propos mały disclaimer tutaj mogę poświęcić na temat zasilaczy do Commodora. Zasilacz do Commodore, nie wiem czy znajdę, ja miałem taki w kształcie, bo były zasilacze kostki, a ja miałem z jednej strony z takim ściętym bokiem. O właśnie jest, właśnie tu mamy, jakie zasilacze były. Jedne były takie całkowicie prążkowane, kwadratowe, a ja miałem taki ze ściętym bokiem. Trochę wyglądał jak ten, no nie wiem co, taki jakiś, no ścięty bok miał. W każdym razie, zasilacze do Commodore miały to do siebie, że one się bardzo nagrzewały i dość szybko pojawił się żarcik, że w zimę nie musisz grzać w domu, tylko odpalasz Commodore i ten zasilacz faktycznie wydzielał potworne masy ciepła. Zawsze się zastanawiałem dlaczego, ale było to powodem oczywiście wielu żartów, że teraz możesz ogrzewać właśnie komputer Commodorkiem, bo on właśnie jest tak ciepły, że i to pamiętam, że to zawsze było, że te zasilacze, każdy kto miał zasilacz do Commodore, kto miał Commodore i zawsze się skarżył, że ten zasilacz jest bardzo gorący, także nie wiem z czego to trochę wynikało. Natomiast jeśli chodzi o samego Commodore, no cóż, tak jak mówię, no w pewnym momencie przestałem, jak już przesiadłem się na peceta, dość szybko o tym Commodorku zapomniałem i chyba nie wiem, czy jeszcze kiedyś do niego wrócę. Może jeszcze jakiś kiedyś materiał, jakbym robił, to po prostu, nie wiem, może sprawię jakiegoś Commodore C64, sobie z niego postreamujemy, bo jest dużo anegdotek z ładowaniem gier i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy jakoś tak specjalnie bym zabiegał o to, bo faktycznie już dzisiaj Commodore jawi mi się jako maszyna totalnie archaiczna. Zresztą jak wszystkie sprzęty 8-bitowe, ja powiem wam, że nigdy, zresztą u mnie na kanale to widać, że nigdy nie schodzę poniżej tych 16 bitów i 8-bitowe komputery, konsole bardzo rzadko się pojawiają u mnie na kanale. Po części są dlatego, że nie chcę już mi się do nich wracać, że już w swoim życiu się nagrałem w te 8-bitowe gry i nie czuję potrzeby. Co, tak jak mówię, dla wielu jest dosyć dziwne, bo do Commodore C64 powinienem mieć największy jakby sentyment.
No, a tak niestety, niestety nie jest. Jeżeli chodzi o kupowanie gier, to już mówiłem, to na giełdach komputerowych się kupowało, albo właśnie na stadionie UKS-u. Te gry, których było kilka tam tych tytułów na kasecie, ale jeszcze wspomnę Wam o ciekawej rzeczy, ponieważ w tamtym czasie no, można było też nagrywać gry, uwaga, z radia. Była rozgłośnia harcerska, którą w Łodzi też się odbierało. Nie wiem, czy to była łódzka, nie wiem, rozgłośnia harcerska, nie wiem, czy to jeszcze istnieje. To było normalne radio, takie jak słuchacie sobie w samochodzie. I w rozgłośni harcerskiej puszczali sygnał z gier na Commodore. Wkładałeś wtedy sobie kasetę i nagrywałeś cały sygnał z radia i tam były gry. I ja tak robiłem, nie pamiętam, czy tam była jedna, tam była kilka chyba tych gier, ale już wiecie, to już było tak dawno, że nie pamiętam. W każdym razie oczywiście chodziło o to, żeby jak uzyskać jak najlepszy sygnał z radia, a ta rozgłośnia całkiem nieźle sobie radziła i po prostu zgrywałeś całą, nie wiem, tam pół godziny na kasetę i miałeś gry. Oczywiście nie wiedziałeś, jakie te gry, musiałeś sobie sprawdzić, ale przy rozgłośni harcerskiej dosyć długo działały właśnie w ten sposób, że udostępniały jakby publiczność. Wtedy nie było praw autorskich, nie było, wiecie, wszystko było dozwolone, także nikt się tym nie martwił tak naprawdę, więc to była totalna wolna amerykanka, jeśli chodzi o piractwo i nikt się tym zupełnie nie przejmował, tak, że czy to jest pirackie, czy nie. Po prostu wszyscy cieli od innych i nikt się tym nie przejmował. Koniec końców to Commodore, mój czas Commodore się skończył w momencie, kiedy już przesiadłem się na peceta, już nie czułem potrzeby, żeby wracać. Pamiętam, że gdy miałem już peceta, już nawet później, kiedy już miałem Windowsa i tak dalej, nigdy, znaczy przez kilkanaście, myślę, kolejnych lat nigdy nie odpaliłem emulatora C64, żeby pograć na jakieś stare gry, które grałem na Commodorku. Nigdy już się nie cofnąłem do tych czasów 8-bitowych. Zawsze mi tak powiem szczerze, że wam się zastanawiałem, czemu. Ja sobie to tłumaczę, że już się nagrałem tyle, że już mam przesyt tych 8-bitów do końca życia. A jednak powiem wam, że tak jak dzisiaj myślę o tym, no to było dużo gier, których spędzaliśmy masę czasu i powinienem czuć do nich większy sentyment, a tego nie czuję. Na przykład to Bubble Bobble, z którym z Piotrem spędzaliśmy godziny, my czasami do szkoły żeśmy nie szli, tylko żeśmy grali w to. Masę czasu żeśmy spędzali przy tych tytułach. Czy świetnym, ja osobiście, jedna z moich ulubionych gier na Commodore, czyli Creatures 2, pierwsza część też dobra, Rick Dangerous, te wszystkie tytuły, które grałem, a powiem wam, że tak jak sobie myślę dzisiaj, no to było kilkaset tytułów, gdzieś pewnie koło 1000 może nawet, bliżej. Kiedyś miałem taki zeszyt, w którym sobie pisałem, jakie gry mam, to ja miałem tam naprawdę, cały zeszyt miałem tymi grami zapisanymi. Oczywiście tych kaset to ja miałem kilkadziesiąt, jeśli, no może kilkaset nie, ale z kilkadziesiąt, no spokojnie, albo i nawet więcej. Również tych dyskietek. Natomiast ciekawostka, bo gdy sprzedawałem to Commodore, mieszkałem jeszcze wtedy na Redkini i kupił też jakiś gość z Redkini. Ja pamiętam, że z mamą poszedłem, spakowaliśmy to wszystko do torby, żeśmy mu to do domu zanieśli, tego Commodora, z tym wszystkim. No a tam był bogaty ten zestaw, tak? Tych joysticków było dużo, kaset, dyskietek, stacja dysków, sam komputer, no dużo taki powiedzmy zestaw deluxe. To wszystko żeśmy w diabły, mówię, bierz tego Commodore i nara. No i wtedy już jakby dorzuciłem tą kasę z Commodora na peceta. Natomiast no, Commodore to jednak całe moje dzieciństwo. Całą podstawówkę, w sumie prawie całą, przegrałem na Commodore. Gdy ja miałem Commodore, to inni dopiero wchodzili, słuchajcie, nawet nie mogę, że już byli, dopiero wchodzili w ruskie gierki, czyli w jajeczka i w ośmiorniczki, a ja już wtedy tyrałem na Commodore. Pamiętam, że miałem zawsze problem z rodzicami, bo zawsze chciałem mieć te jajeczka, no kto by nie chciał, nie? I zawsze, po co ci to, masz Commodore, masz tu tysiące gier, po co ci jajeczka? I koniec końców pamiętam, że mój tata kiedyś mi w końcu kupił jajeczka, ale z wilkiem i zającem, a ja chciałem z myszką Miki, bo były jeszcze jajeczka z myszką Miki, mój kolega Piotr miał, a najbardziej popularne były te ruskie, no i ja miałem oczywiście z wilkiem i zającem, i potem mój kumpel Bolo miał ośmiorniczkę, no ta ośmiorniczka była o wiele lepsza niż jajeczka, i pamiętam, że tacie tak
trułem dupsko, że pojechał na UKS, gdzie tam sprzedawali te gry, oddał te jajeczka, dopłacił tam jakąś kwotę i kupił mi tą ośmiorniczkę. I potem miałem tą ośmiorniczkę, na którym przekręcałem licznik, zresztą tak jak na jajeczkach. W każdym razie to był handheld. Tak, o tym możemy kiedyś jakiś osobny odcinek, chociaż tutaj nie ma za dużo do opowiadania w tej kwestii. Natomiast no to był handheld, tak? Taki pseudo handheld, bieda handheld. I to były czasy, no tak jak mówię, tych 8-bitowych komputerów, one dopiero jakby wchodziły, potem... O, no świetnie. Co, Pepper? Szedłeś mi poprzeszkadzać trochę? Potem oczywiście pojawiły się Amigi i w zasadzie Amigi królowały, no co, królowały wśród moich znajomych. Potem PC to był zupełnie jakby rzecz całkowicie jakby obca dla wszystkich moich znajomych, bo większość miała, no jeżeli miała jeszcze kto Commodore, jeżeli nie, to też mieli Amigi, więc PC był takim zupełnie jakby sprzętem nieznanym. Ja też miałem tylko jednego kolegę, który miał peceta. Ale to też ciekawe, bo w którymś momencie nawet ci zatwardziali amigowcy niestety musieli się przesiąść na pecety. I pamiętam, jak pierwszy raz Arek kupił komputer, on kupił cały zestaw z monitorem, tam z tą obudową i miał z modemem. I pamiętam, bo ja pomagałem mu podłączać ten komputer i pierwsze co, odpalaliśmy komputer, podłączyliśmy internet, to wtedy jeszcze było takie, że się wdzwaniało do telekomunikacji polskiej. I co pierwsze, co zrobił, co ściągnął? Emulator i gry na Commodore. Bo wiecie, kupił komputer za nowy, w którym i tak chciał grać właśnie w te gry z Commodore. Marek też wcześniej miał Commodore, także w nim ta nostalgia jakaś była dosyć mocna we mnie, no nie za bardzo. Niemniej, no to jest historia, która zamierzchła, że tak powiem. Podejrzewam, że większość osób z Was, jeżeli mieliście Commodore w tamtym czasie, to te historie były podobne, tak? Bo to był taki jeden z najbardziej popularnych, no bo jeszcze Atari. Mój kolega Piotr miał Atari. I teraz nigdy nie pamiętam, czy 65XL, czy 800. Ta z takimi srebrnymi przyciskami po prawej stronie. 800XL. 800XL miał, tak. A mój kolega z kolei Bolo miał Spektrum, ale tutaj już tego Spektrum nie znajdę. Jedyne co pamiętam, to to, że miał wbudowany magnetofon z prawej strony, że nie był osobno, tak jak w Commodore, tylko że był wbudowany. Tak? Także ten dostęp do tych komputerów 8-bitowych miałem w zasadzie do wszystkich poprzez moich kolegów. Natomiast zawsze uważałem, że jeżeli chodzi o 8-bitowe, no to Commodore zawsze był najlepszy, chociaż na Atari było sporo gier, które zazdrościłem atarowcom. Dużo polskich gier wychodziło, Hans Kloss, Klątwa i tak dalej. Natomiast Commodore faktycznie jakoś tych polskich gier miał niestety wtedy mniej. No to tyle. Jeżeli pamiętacie te czasy, dajcie znać, jak to u Was wyglądało. I cóż, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.